Od momentu pojawienia się wody na Ziemi jej ilość nie zmienia się. Krąży ona ciągle, występując pod różnymi postaciami, m.in. deszczu, śniegu, wód podziemnych czy morskich. Okazuje się, że pijąc lub kąpiąc się, korzystamy z tej samej wody co dinozaury. Woda nie była jednak na Ziemi od samego początku jej istnienia. Dlaczego? Dlatego, że nasza Ziemia była wtedy wielką kulą gorącej lawy. Pytanie, skąd więc się wzięła? Hipotez, które próbują na nie odpowiedzieć, jest bardzo wiele. Dziś wydaje się, że najbardziej prawdopodobna jest ta, która mówi o tym, że wodę na Ziemię przyniosły komety. W jaki sposób? Zderzały się one z Ziemią, a woda, która je budowała, przedostawała się do atmosfery. Obecnie woda stanowi około 70% powierzchni naszej planety. W 97% jest to woda słona, zasilająca morza i oceany. Woda słodka stanowi więc około 3%, z czego zdecydowana większość jest niedostępna do bezpośredniego wykorzystania, jest bowiem uwięziona w lodowcach i lądolodach. Zasoby wodne aglomeracji łódzkiej są bardzo małe. Wskaźnik dostępności do wody na obszarze województwa łódzkiego jest jednym z najmniejszych w Polsce i wynosi około 1000 metrów sześciennych na osobę na rok. Dla porównania, w krajach Skandynawii czy na Islandii ten wskaźnik jest aż 25 razy większy. Co ciekawe, nawet najgorętsze europejskie kraje jak Hiszpania, Grecja czy Portugalia mają więcej wody niż Polska. Każdy z nas zużywa codziennie około 120 litrów wody. Kiedy dodamy do tej informacji fakt, że w latach 30. XX wieku Łódź była jednym z najbardziej zaludnionych miast w Polsce i do tego wkrótce zaczął gwałtownie rozwijać się przemysł włókienniczy, szybko okazało się, że w mieście zaczyna brakować wody. W 1969 roku podjęto ostatecznie decyzję o budowie zbiornika zaporowego Zalewu Sulejowskiego. Już po 4 latach wodociągiem Łódź-Sulejów transportowano z zalewu wodę do miasta. Po roku 1989 w związku z upadkiem przemysłu włókienniczego w Łodzi zaczęło drastycznie spadać zapotrzebowanie na wodę. Ostatecznie od połowy 2004 roku Łódź nie korzysta już z wody z Zalewu Sulejowskiego, ale wybudowany w tamtym czasie wodociąg służy mieszkańcom nadal. Teraz płynie nim woda głębinowa z pokładów górnokredowych o bardzo dobrej jakości. Porównując jej skład z wodą mineralną kupowaną w sklepie, mogę śmiało polecić tę z kranu. Będzie zdrowiej i taniej.